przecież te smenty, przecież te frustracje, przecież te żale, przecież te jęki, przecież te szantaże, przecież te groźby, które po tej stronie padają, przecież tego się słuchać nie da. Przecież to jest jakieś przerażające dołowanie ludzi. Możecie mnie sobie straszyć piekłem, srekłem, cokolwiek tam sobie wymyślicie. Możecie mi opisywać temperaturę w kotłach, zapowiadać mi darcie pasami, wieszanie za żebro jak Janosika albo jeszcze inne historie. To nic nie zmieni. Nadal przegramy z PiS-em. Możecie nas zabić, możecie nas próbować, jak słyszę, wepchnąć pod próg, zrobić 4%, żebyśmy wrócili na kolana. Kolejny festiwal agresji i frustracji, wzajemnych oskarżeń i żółci, tak naprawdę. Powiem wyraźnie, że Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia nie po to rozpoczęli budowanie listy wspólnych spraw i wspólnego projektu, żeby w maju z powrotem zapisywać się do propozycji, czy zgodzić się na propozycję Donalda Tuska. No i mamy tutaj dwugłos, a w zasadzie jednogłos, tylko z różnym temperamentem. No, z jednej strony Szymon Hołownia, który poczuł się zagrożony straszeniem piekłem bądź srekłem i temperaturą kotła, a z drugiej strony bardzo prostolinijny, ty lubisz tych prostolinijnych ludzi z PSL-u. Bardzo prostolinijny Marek Sawicki, który mówi, nie po to to robimy, żeby z Tuskiem potem gadać. Bardzo śmieszne będzie, kiedy założą wspólną listę i przypadkiem się dostaną do parlamentu i większościowy udziałowiec, bo tak wtedy będzie, to PSL podejmie decyzję o tym, żeby wejść w koalicję z PiS-em. Będzie bardzo śmiesznie. Co zrobi pan Szymon? Miałem talent Hołownia, nie chcę myśleć. Ale ja powiem też szczerze, że właściwie ktoś z socjologów niedawno powiedział i warto na to zwrócić uwagę, że z każdym dniem atrakcyjność pomysłu wspólnej listy spada. Ja właściwie należę już do tych, którzy powiedzą, spieprzajcie ze wspólną listą. Nie, znaczy już nie. Po tym wszystkim wydaje mi się, że jedynym sposobem na zwycięstwo jest jedna wspólna lista Koalicji Obywatelskiej, może z Lewicą, jeżeli Lewica się do tego czasu pozbiera. Pan Hołownia z PSL-em. Trendy są też wyraźne. Znaczy jednym, ten najbardziej niepokojącym, to jest wzrost notowań Konfederacji. I to widać, że to jest fala wznosząca. Również na tle wojny w Ukrainie. Drugi fatalny, no to jest powtórzenie syndromu Palikota, Petru. To jest upadek Hołowni. I tylko nie pojmuję tej jego histerii, bo nie musimy się lubić, przepadać za sobą. No, czy my na to powinniśmy zareagować drwiną i powiedzieć mu, za co nie zostanie powieszony, bo tego nie ma? No, co to w ogóle za histeryczny ton? Ale wiesz co, no, ja myślę, że pozwolisz, to ja też wejdę w poważny ton. Ja też mam takie odczucie, wiesz, po tym tygodniu od opublikowania tego, co media nazywają sondażem obywatelskim, co było tak naprawdę 4 badaniami, o czym nikt nie wie tak naprawdę, a przynajmniej w komentarzach nie widać, że to były 4 badania przeprowadzone, ale abstrahując, po tych wszystkich komentarzach polityków, szczególnie tych pierwszych komentarzach, to ja ci powiem, że ja już naprawdę nie chcę wspólnej listy, bo jak tak, ja no usłyszałem te komentarze i sobie pomyślałem, a może to jest bardzo głupi pomysł, żeby ci ludzie, którzy opowiadają różne bzdury, znaleźli się w Sejmie. I to jeszcze znaleźli się w tej grupie, w tej liczbie, na którą będziemy liczyć, bo okaże się, że nie powinniśmy, już się okazuje, że nie powinniśmy liczyć. Ale ja myślę, że problem tu jest głębszy, wiesz? Problem jest natury politycznej, a nie socjologicznej, czy nawet, wiesz, bo jest rzeczą oczywistą i oni wszyscy to wiedzą, to znaczy aż tak głupich wśród nich nie ma, że po to, żeby wygrać z PiS-em, to powiem coś, co nie jest wiedzą tajemną, trzeba dostać więcej głosów niż PiS. Lista, która wygra z PiS-em, musi być listą numer 1, a nie listą numer 2, 3, 4, 5, jeśli chodzi o wynik w głosowaniu. Więc tutaj przy wszystkich niedogodnościach, no, wydaje się, że no, nie masz innej możliwości na listę, która dostanie większą liczbę
głosów jak PiS, jak ta lista Zjednoczonej Opozycji. W dzisiejszych warunkach przynajmniej. Tylko, że wiesz co, pytanie jest czysto polityczne. My akurat tutaj obaj, jakkolwiek między sobą się spieramy o różne rzeczy, jesteśmy absolutnie przekonani, że trzecia kadencja PiS jest złem, że te rządy są złem. Dzisiaj trzecia kadencja będzie złem do sześcianu przy tych rządzących. Ale naszego zdania nie podziela pan Hołownia, nie podziela pan Kosiniak-Kamysz, nie podziela tego zdania pewnie jeszcze jakaś większa grupa różnej maści liderów politycznych. I tu jest problem, bo oni cały czas, wiesz, bo oni jeszcze tak balansują. Hołownia mówi, mamy takie nasze badania, które pokazują, że rozbici to wygrywamy bardziej. Co jest bzdurą, bo matematyki nie da się oszukać. No ale mówi to człowiek, który miał taką tezę, że pamiętasz tę tezę, bo to była moim zdaniem jedna z zabawniejszych tez. Otóż on uważa, że wygrałby wybory prezydenckie on, gdyby Trzaskowski, który dostał 8 milionów głosów w pierwszej turze, się wycofał. To wtedy Hołownia by wygrał z Dudą. Ja szybciutko sobie wyliczyłem, że gdyby wywieźć około 100 tysięcy mężczyzn z Ursynowa, to ja zostanę ministrem Ursynowa od ręki. Tylko musisz tych 100 tysięcy chłopa stąd zabrać i ja od razu wygrywam konkurs na ministra Ursynowa od ręki. Więc ktoś, kto się popisuje tego typu logiką myślenia politycznego, nie mówi poważnie o sondażach. Nie, oni po prostu nie uważają PiS-u za zagrożenie dla Polski. Oni na spokojnie sobie patrzą, w której konfiguracji będą mieli więcej mandatów jako oni osobiście i w której konfiguracji będą mieli większe szanse na jakieś benefity i frukta powyborcze. Tu nie ma determinacji wygrania tych wyborów, bo to jest wtórne dla nich. Co gorsza, a właściwie gorsza, już nie wiem, czy może być gorsze, co bardziej zabawne, z obozu Hołowni docierają co chwilę, nawet wczoraj taki głos się pojawił, że przecież właściwie ta decyzja o wspólnej partii jeszcze nie zapadła, że oni jeszcze się mogą wycofać. Ja zazdroszczę lekarzowi Hołowni, naprawdę, bo to jest ciekawy przypadek. Bardzo współczuję jego wyborcom i wiem, że wielu z was sympatyzuje, teraz z naszych słuchaczy sympatyzuje z Hołownią i jest mi głupio, bo pewno się na nas rzymniecie, ale pomyślcie sami, czy to jest jasny przekaz, co wasz lider proponuje? Mało tego. Widać, jak bardzo rozjeżdża on się z oczekiwaniami własnego elektoratu, bo faktem jest, i to nie jest zmyślenie Trzaskowskiego, że poparcie dla Hołowni leci na łeb na szyję. Leci mniej więcej tak, jak postawa obrońców w meczu Polski z Czechami. Na zbity pysk ląduje. Więc to się skończy dla nich bardzo źle. Żal mi wyborców, bo mogą zmarnować głos, głosując na niego. I jeszcze jedna rzecz. Ja bym chciał przypomnieć, że jednak Hołownia, tego z grzeczności żeśmy nie przypominali, ponosi odpowiedzialność, współodpowiedzialność za tę niewielką porażkę Trzaskowskiego. On nie stanął murem za Trzaskowskim w wyborach prezydenckich. To było mętne, to było niejasne, to takie było, jak cały Hołownia jest. I teraz tak, Marcinie, no jeżeli on wejdzie do Sejmu z panem Sawickim, to mając poczucie wielkiego ego i tego, jak są ważni, jak myślisz, od czego oni zaczną? Od rozpieprzenia koalicji rządzącej. Także może lepiej niech nie wchodzą, naprawdę. Może nie liczmy na nich więcej. Powiem ci, ja dzisiaj przed południem brałem udział w takim tym poranku komentatorskim w Polsat News. Tam występowała między innymi pani Agnieszka Romaszewska, z którą, jak się domyślasz, bardzo rzadko się zgadzam, ale ona moim zdaniem miała wiele racji, kiedy porównała tę dyskusję o wspólnej liście do konwentu świętej Katarzyny. Tak. Że to konwent świętej Katarzyny, który swego czasu miał zjednoczyć prawicę, doprowadził do kompletnego poróżnienia tych środowisk, a do tego wszystkiego był wielomiesięcznym spektaklem nieporadności, kłótni, konfliktów. De facto osłabiającym prawicę. Tak. Osłabiającym wszystkich, każdego, kto w tym brał udział. I może faktycznie należałoby ten konwent świętej Katarzyny
przerwać, po prostu sobie powiedzieć, tak, są inne cele. Inne cele ma Platforma Obywatelska, inne cele ma Szymon Hołownia, inne cele ma PSL i przestać, bo mam wrażenie, że myśmy też się chwycili trochę tej jednej listy jako no, takiego fetyszu, który fetyszujemy to jako jedyną możliwość wygrania wyborów. No nie, trzeba sobie powiedzieć, kto jest za odsunięciem PiS-u od władzy, kto niekoniecznie. I pamiętać o jednym. List opozycyjnych tak zwanych może być 65, ale jedna z nich musi dostać więcej głosów PiS. Od PiS-u. I tyle na ten temat. Niech sobie będzie tych list, niech każdy spróbuje swoich sił. Jak będzie taka pewność, że będzie jedna lista, która uzyska więcej głosów od PiS-u, to w tym momencie twoje i moje marzenie o tym, że pożyjemy jeszcze w kraju, w którym nie jest duszno, się spełni. Reset obywatelski.